Maryje Maksoy i Rahmi Ketenci chcą złożyć zeznania. Pan Rahmi jest bratem Fatmagul. Czy Mukaddes Ketenci tu jest? Nie mogła przyjść. Co się stało? Proszę usiąść. Muracie, poczekamy na zewnątrz, a tata złoży zeznania. Niech pan usiądzie. Pan Rahmi jest osłabiony. Mukaddes Ketenci nie mogła przyjść. Mukaddes nas opuściła. Jest teraz z kimś innym. Zostawiła Fatmagul w trudnej sytuacji. Powiem tak. Przychodzisz tu codziennie. Panie doktorze, od dzwonienia w uszach bardzo boli mnie głowa. Nie mogę spać. Wszystko jest w normie. Ciśnienie krwi i cała reszta. Ale to dzwonienie nie przechodzi. Ucho jest w porządku. To na tle nerwowym. Zabierzcie go do celi. Nikt mnie nie rozumie. Oszaleję z bólu. Po procesie ci przejdzie. Vural? Chwileczkę, to mój przyjaciel. Co tu robisz? Jesteśmy nierozerwalni. Ja też tu trafiłem. Chodźmy. To mój przyjaciel. Gdzie byłeś, wuju? Trzymaj dystans. To takie proste? Tak, jeśli chodzi o córkę Turanera Karagoza. Powiedziała mi, że kogoś poznała. Znaczy, że to prawda. Dowiedz się, kim on jest. Zrób to. Bardzo dziękujemy. Smacznego. Do zobaczenia. Zjedz coś, zanim ktoś przyjdzie. Muszę przygotować farsz. Idź już. Wrócę za 2 godziny. Moje spotkanie jest niedaleko. Nie śpiesz się. Posprzątam. Ja to zrobię. Zajmij się farszem. Od teraz musicie być jeszcze bardziej ostrożni. Vural też tu jest. Spokojnie czekajcie na proces i myślcie tylko o tym, zrozumiałeś? Nie chcę żadnych problemów. Dowiedz się, kim on jest. Jeśli to prawda, obiecuję, że się dowiem. Tak. Dlaczego ojciec tu nie przyszedł? Ma dziś ważne spotkanie.
Co się znowu stało? Nic nowego, powiedz prawdę. Twój były teść anulował koncesję na wiatraki. Bank chce zwrotu pieniędzy. Nie możemy poświadczyć inwestycji, której koncesja jest anulowana. Dlatego musi pan natychmiast spłacić kredyt. Mówi pan o 26 milionach euro, panie Bulencie. Rozumie pan? Oczywiście, to dużo pieniędzy, ale udzielając tego kredytu, podpisaliśmy weksel. Pieprzyć zapewnienia Turanera. Jestem Resat Yasaran. Moje obietnice są ważniejsze od kogokolwiek innego. Przykro mi. Perihan? To oznacza mój koniec. Bankructwo. Zachowuj się, kobieto. Zaraz zemdleję. Perihan, uspokój się. To oznacza moje bankructwo. Upadłość. Herbaty? Daj spokój, śpieszy nam się. Kerim, jedźcie później do Kurtkoi i zróbcie pomiary. Szefie, skąd ten pomysł? Zaplanowałem na dziś tylko montaż. To jest fabryka, nie mogłem im powiedzieć, że masz inne plany. Jeśli nie chcesz, sam zajmę się montażem. Dam radę. Chodzi o to, że informujesz mnie w ostatniej chwili. Powiedziałem ci wczoraj, że muszę pomóc w restauracji. Wybacz, ale tak musi być. Pośpieszcie się. To wszystko zje. Spróbujcie wszystkich, a później zdecydujecie. Wszystko wygląda pysznie. Smacznego. Co to? Chyba pszenica w liściach buraka. Ciekawe. Proszę, idź już. Kerim będzie wściekły, nie chce problemów. Kiedyś gotowałaś to tylko dla mnie. Coś się stało? Dopiero się uczę. Odejdź, Mustafo. Odbierz, to na pewno twój mąż. Wszystko jest pyszne. Zobacz, nawet mój syn zjada z apetytem. Zaraz przyniosę burek. Restauracja Różana, słucham. Jak się masz? Pracuję. Wszystko w porządku. Na pewno? Jesteś zmęczona, prawda? Wszystko jest na twojej głowie, ale bądź cierpliwa, po południu będziemy z powrotem. Daję sobie radę. Nie będę ci przeszkadzać. Jak tam w restauracji? Nieźle. Kerim ci pomaga? Wyszedł, niedługo wróci. Odezwała się Mukades? Nie. Dzwoniłam do jego miejsca pracy, ale powiedzieli, że go nie ma. Może uciekli razem. Wyszedł Rahmi, teraz moja kolej. Prokurator musi wyjść.
Co się stało? Wezwali go, musi pilnie gdzieś jechać. Kiedy złożymy zeznania? Musimy czekać. Zajmie nam to więcej czasu. Słyszałam. Poproszę Ayran. Proszę usiąść, przyniosę. Nie będę cię zatrzymywać, jesteś zajęta. Zadzwonię, jeśli coś się zmieni. W porządku. Do usłyszenia. Tego brakowało. Nie pomyślałam, że to się przedłuży. Twój burek był pyszny. Wszystko jest świetne. Tak jak mówiłem, prawda? Oczywiście. Dziękuję. Tracę cierpliwość. Idź już. Najpierw to wypiję. Nazwy potraw też są ciekawe. Co to jest? Sama to wymyśliłam. Jogurt i czosnek. Mój bratanek mówi na to czosnkowiec. Poprosimy jeden dla Ołza. Chwileczkę. Jeszcze nie zjadł tego, co ma na talerzu. Dziękuję. Co słychać u Murata? Na pewno bardzo urósł. Tak, ma się dobrze. Codziennie bawi się z wujkiem Kerimem. Podjedziemy do knajpy. Powiem, że wrócę późno. Dziś po raz pierwszy została sama. Sprawdzę, czy czegoś nie potrzebuję. Załatwię to szybko. W porządku. Tu jest rachunek. Poproszę herbatę. Jeszcze się nie zaparzyła. Zaczekam. Dziś nie podamy herbaty. Był wypadek. Nie przejedziemy. Zaczekaj. Teraz będą sobie rozmawiać. Nie mogą zjechać na pobocze? Cofnij się. Jedźmy inną drogą. Nie, wtedy się spóźnimy. Trudno, zadzwonię do niej później. Klopsy, burek, placek ziemniaczany i 3 ajrany. I 3 wody. Dziękuję. Jak sobie sama dajesz radę? Tylko dziś. Wkrótce wszyscy wrócą. Rahmi wraca z Izmiru? Widzisz, ja wiem wszystko. Twój mąż jest w pracy i przez cały dzień będziesz sama. Jeśli zaraz stąd nie wyjdziesz, przysięgam, że zadzwonię na policję. Słucham? Gdzie jesteś? W okolicy. Co się stało? Natychmiast opróżnij parking dla tirów. Dlaczego? Nie pytaj. Wyślij ciężarówki do garażu pana Hayriego. Stamtąd wyjadą do załadunku. Co się dzieje? Zbankrutowaliśmy. Wiedziałbyś, gdybyś był w pracy. Załatw to, zanim je przejmą. Już to robię.
Otrzymałeś rozkaz od swojego pana? Zawsze będę gdzieś obok ciebie, obok was. Nigdy nie zaznacie spokoju. Odejdź. Pozdrów ode mnie męża. Do zobaczenia. Co z naszym zamówieniem? Już przynoszę. Pomóc ci? Nie trzeba. Pomogę jej, nie zdąży. Dzwoń do Izmitu. Pan Hayri wie, co się dzieje. Wyślij ciężarówki w drogę. Za godzinę będę w firmie. Do zobaczenia. Na wszelki wypadek podjąłem środki ostrożności. Nie możemy przewidzieć decyzji. A co z innymi bankami? Nie panikuj. Zaraz wsiadam do samolotu. Od razu przyjadę do biura. Nie pozwól mojej siostrze nigdzie iść. Bankrutujemy. Szwagrze, jeśli ty upadniesz, to my również. Znajdziemy rozwiązanie. Nie jestem w stanie myśleć. Niedługo będę z wami. Do zobaczenia. Ile dostaniemy za działkę w Chorlu? Nie mów bzdur. Kłopoty z Turanerem kosztowały nas 26 milionów euro. To prawie 500 milionów lir. A ty nadal mówisz o tej działce. Ziarnko do ziarnka. To nas zbiorą jak te ziarnka. Banki się sprzymierzą i nas zniszczą. Odbiorą nam domy. Wszystko. Sprawię, że za to zapłaci. Będzie żałował tego, co zrobił. Chodźmy. Wszystko wydarzyło się przez waszych nikczemnych synalków. Jesteście tego świadome? Zniszczyli wszystko, na co ciężko pracowałem przez wiele lat. Obrócili w proch moje wysiłki. Taylan? Taylan abi, bir sus. Cisza. Ya abi, bir baksana ya. Podejdź na chwilę. Ne var? Co? Ya bizim arkadaş sor. Co z moim przyjacielem? Jest w ambulatorium. Zostanie tam? Nie wiem. Przyjdzie na naszą salę? Na to wygląda. Jesteś pewny? Przyjdzie, gdy wyzdrowieje. Dziękuję. Słyszałeś? Wural trafi do nas. Mówię do ciebie. Odejdź. Selim, wytrzymaj jeszcze. Już niedługo. Zapłacą nam za to. Meltem, Kerim pożałują tego. Zatroszczę się o to. Zostały 22 dni. Nie usługuj tym palantom. Też masz córkę.
Nie dawaj mu jedzenia. Zboczeńcu, jak wyzdrowiejesz, to ci dowalę. Przestań, bo naczelnik słyszy. Nie rób tego. Nie zostali osądzeni. Zniszczy ich. Są tylko podejrzanymi. Zamknij się. Mówiłeś coś? Uciszcz go. Już ja cię uciszę. Chodź, zrób to. Uspokój się. To nie jest hotel, tylko więzienie. Nie zapominaj, gdzie jesteś. Na rozprawę trafią też raporty z więzienia. Przyszłyście na kolację, a ja ją zepsułam. Skądże? Jak mogłyśmy siedzieć, gdy miałaś tyle pracy? Inaczej nie czułabym się komfortowo. Miałam dużo szczęścia, dziękuję. Nie ma za co. Miło było. Mnie również. To dla pana Seyfiego. Zjadłyśmy, nie pozwoliłaś nam zapłacić i dajesz nam wik? To burek, bardzo mu smakował. Nie mogłoby być inaczej. Jeszcze raz gratuluję. Zapraszam ponownie. Zapomniałaś zadzwonić do Kerima. To na pewno on. Odbierz. Do zobaczenia. Jest wielu gości? Przepraszam. Nie mogłam do ciebie zadzwonić. Właśnie wyszli. Tak myślałem. Pani Nalan i jej przyjaciółka tu były, bardzo mi pomogły. To świetnie, że przyszły. Pomogły mi jak anioły. Zaprośmy ich i pana Seyfiego. Tak, ale do domu. Tak będzie lepiej. Przytulniej. W porządku. Kiedy nie będziesz zmęczona. Co poza tym? Nic. Po raz pierwszy od rana jestem sama. Zrobię listę zakupów. Nie przemęczaj się. Dobrze. Zadzwonię później. O której kończysz? Jedziemy do Kurtkoi. Wrócę, gdy skończymy montaż. Przepraszam. Nie o to chodzi. O tej porze nie będzie wielu gości. Myślę o tobie. Nie martw się. Zmartwiłem się, gdy odebrałaś. Głos ci drżał. To przez pośpiech. Spanikowałam, gdy przyszło wielu klientów, a teraz daję sobie radę. Mistrzu, gotowe. Już idę. Do zobaczenia. Odpocznij trochę. Dobrze. Powodzenia w pracy. Dzięki. W porządku. Nie wiemy, kiedy wrócimy. Czy możemy kupić bilet otwarty? Rozumiem. Proszę na jutro o tej samej porze. Jeśli coś się stanie, przełożymy. Prokurator będzie czekał jutro o 10 rano. Wszystko stało się jasne. Poprosimy te bilety. Możemy je kupić na lotnisku? Dobrze, bardzo dziękuję. Zmieniłam bilety. Świetnie, chodźmy. Wychodzimy? Tak, prokurator przyjdzie jutro rano. Chodźmy, musimy znaleźć hotel. Będziemy spać w hotelu? Chociaż jedno z nas jest szczęśliwe. Niech cię diabli. Przez ciebie mój syn jest w więzieniu. Zrujnowałeś mu psychikę. Chciał uciec ze szpitala. Jesteśmy w prokuraturze. Syn ma wyrzuty sumienia, ponieważ jest winny. Proszę pomyśleć, w jakim stanie jest Fatma Gül. Zamknij się. Wural nic nie zrobił. Kłamca.
Co się dzieje? Spokój. Zapłacisz mi za to. To ty za wszystko zapłacisz. Ty i twój syn. Nie rozmawiaj z nimi, chodźmy. To małpa. Kto jest małpą? Mama? Kochanie, tata nigdy nie nazwałby tak mamy. Zdenerwował się na tamtą panią. Na mamę też jest zły. Rahmi, opanuj się, proszę. Wezwę taksówkę. On wszystkiego słucha i się martwi. Spokojnie, synu. Nic się nie stało, tylko się zdenerwowałem. Taksówka już jest. Chodźmy. Usiądziemy tutaj? Dobrze. Tu będzie lepiej. Witam. Zjedzą coś państwo? Tak. Poprosimy jakieś przekąski. Hamburger, kiełbaski, frytki. Przyniosę dwie porcje. Dziękuję. Spójrz na mnie. Chcę wrócić do Stambułu. Wrócimy, gdy wszystko załatwię. Natychmiast. Od wielu dni nie widziałam Murata. Musi czuć się odrzucony. Po raz pierwszy zostawiłam go na tak długo. Przestań, ludzie pomyślą, że płaczesz przeze mnie. Dobrze, zadzwoń do niego. Uspokoisz się. Nie przez telefon. Będzie mu jeszcze smutniej, gdy mnie usłyszy. Wrócimy za dwa dni. Nie psuj nam tego pięknego czasu. Wszyscy mówią o bankructwie Resata Yasarana. Wieści szybko się rozeszły. Szef postawił wszystkich na nogi. Wszyscy słyszeli. Wrócił z Izmiru? Jest w drodze. Podobno zrobił to teść jego syna. Rozdzielili się, gdy jego córka rozwiodła się z Selimem. Rozwiedli się? Sekretarka pana Munira powiedziała Belgin z zajezdni. Bashir. Na co czekasz? Za tobą jest wiele samochodów. Dzień dobry. Witaj. Co się stało? Operacja się rozpoczęła. Spotkali się w banku? Czego się napijesz? Wody. Dzwonił do ciebie? Wiele razy, ale nie odbieram. Teraz zaatakuje nas. Zrobił wszystko, co mógł. Nie mamy ze sobą już nic wspólnego. Meltem chce tu zostać z Gaye. Nie. Wyjeżdżamy do Stanów. Mam egzaminy, nie mogę, tato. Stracisz tylko semestr. Nie mogę cię tu zostawić, bez żadnych zastrzeżeń. Na chwilę wyjedziemy, a później pomyślimy, co zrobić. Nie sprzeciwiaj się. Nie chcę, żebyś została sama, zwłaszcza w Stambule. Tata mówi, że nic nie zrobią, ale ja nie jestem tego pewna. Mówiłem, żebyś mi nie przeszkadzała.
To ważne. Prezes Tara Bank chce z panem rozmawiać. Widzisz? Wiedziałem. Wszyscy po kolei. Nie skończy się na 26 milionach. Ci podli ludzie nie próbują wykończyć mojej firmy, tylko mnie. Połączyć? Nie. Nie łącz z nikim, dopóki nie przyjdą mnie zabić. Oczywiście. Ta róża miała być tylko moja. Jaka szkoda. Niech przyjdzie. Tym razem mu się dostanie. Zadzwoń. Ja wiem wszystko. Twój mąż jest w pracy i przez cały dzień będziesz sama. Zawsze będę gdzieś obok ciebie, obok was. Nigdy nie zaznacie spokoju. Pozdrów ode mnie męża. Do zobaczenia. Otwarte, moja droga. Oczywiście, zapraszam. To nowe miejsce? Gratulacje. Tak, dziękuję. Zaczekaj. Witaj. Dziękuję. Dlaczego się zamknęłaś? Było wielu klientów. Nie chciałam, żeby pomyśleli, że w nocy też mamy otwarte. Jesteś pewna? To znaczy? Wyglądasz na przestraszoną. Jestem tylko zmęczona. Znowu miałaś głuchy telefon? Powiedz prawdę. Proszę cię, jestem wykończona. W porządku. Co dziś robiłeś? Wykonaliśmy montaż. Później pojechaliśmy do Kurtkoi, żeby wymierzyć bramę fabryki. Szef powiedział, że to nie potrwa długo, ale fabryka jest ogromna. Świetnie, to duży projekt. Tak, ale martwiłem się, że zostawiłem cię tu samą. Nie czułam się samotna. Dzwoniłeś 10 razy. Tak, wybacz mi. Rozmawiałeś z Meriem? Muszą czekać kolejny dzień. Mówiłam jej. Rozmawiałam z bratem. Z Muratem też w porządku. Cieszę się, że będą spać w hotelu. Jesteś głodny? Nawet nie wiesz, jak bardzo. Zaczekaj, ja przygotuję. Włączę piekarnik, żeby podgrzać. Umyję ręce. Co się stało? Nic. Jeśli pani Mukades zechce, może przejąć opiekę nad dzieckiem. Murat to mój syn. Nie oddam go. Jest jeszcze mały.
Gdy sprawa trafi do sądu, sędzia przyzna dziecko matce. Porzuciła nas dla innego mężczyzny. Nie mów, że to ojciec Murata. Wasza sytuacja jest skomplikowana. Jestem takim głupcem. Żałuję, że za nią poszedłem i usłyszałem to, co powiedziała. Żałuję, że ją uderzyłem. Żałuję, że ją wypędziłem. Nie mogłem się powstrzymać. Było, minęło. Postawiłem siostrę w trudnej sytuacji. Odbiorą mi syna. Zaczekaj, nie ma jej tu. Nadal masz syna. Nie myśl teraz o reszcie. Jeszcze. Później mi go odbiorą. Jeśli znajdę sprawę podobną do twojej, będę wiedział, co robić. Jest? Nie wiem, szukam. Zasnął? Tak, ledwo położył się do łóżka. Zmęczył się. Miałem go wykąpać. Zrobiłam to. Dziękuję. Zjadł, wykąpał się, oglądał kreskówki, pijąc mleko. Powiedziałam, żeby się położył, nawet nie protestował. Też coś zjedzmy. Zjadłem coś, jeszcze nie zgłodniałem. Pójdę do Murata. Będzie mnie szukał, jeśli się obudzi. Dobranoc. Rozmawialiście o Muracie? Tak, ale nie powiedziałem nic obiecującego. Byłoby dobrze, żeby ta kobieta nie stwarzała kolejnych problemów. Ale jest matką, na pewno wróci po dziecko. Tak. Może się przejdziemy? Możemy też gdzieś zjeść kolację. Byłoby świetnie. Chodźmy gdzieś. Wezmę tylko torebkę. Zaraz wracam. Halo, masz chwilę? Tak, słucham. Jesteś w domu? Właśnie wchodzę. Nie wiedziałem, że tu zostaniemy. Jestem nieprzygotowany. Idziemy teraz na kolację. Mogę ci podać numer konta restauracji, żebyś przesłał pieniądze? Mogę przesłać je tobie. Nie mam karty kredytowej i zamknąłem konto. Znajdź bankomat i podaj mi swój PESEL. Tak. Możesz wypłacić za 5 minut. Zaczekaj, już podaję. W porządku. Dziękuję. Do zobaczenia. Jakieś wieści? Nie, tylko gawędziliśmy. Jestem gotowa. Chodźmy. Nie jedźmy taksówką, przejdźmy się. Oczywiście. Wystarczy. Mogliśmy to podgrzać. Tak też jest pyszne. Nie siadaj tam. Chodź tutaj. Przyszła dziś grupa uczniów i narobili bałaganu. Później posprzątam. Zrobione. Doczyszczę to rano. Jestem zbyt zmęczona. Ja to zrobię. Bir şey.
Jesteś dziwna. Nie zaczynaj znowu i nie przyglądaj mi się tak. Przepraszam. Ryż jest pyszny, mięso też. Jeszcze nie próbowałam. Podobno jadłaś. Tak, ale nie to. Dam ci trochę. Mogę sobie nałożyć. Jesteś u siebie. Jak? Naprawdę świetne, dziękuję. Smacznego, chcesz jeszcze? Nie, wystarczy. Jest późno, idziemy do domu. Chciałam zostać i ugotować coś na jutro. W domu nie ma nic do roboty. Spędziłaś tu cały dzień. Weźmiesz prysznic, włączymy telewizję, odpoczniesz. Właściwie nie jestem zmęczona. Spokojnie, będę w szopie. Obejrzysz telewizję sama. Tak, ale jest praca. Chodźmy do kina. Dawno nie byłem. Ja też. Mamy gazetę? Zobaczmy. Filmy, seanse. Bakalım. Filmler, seanslar. Gidelim mi? Idziemy? Olur. W porządku. Grają wiele filmów. Pójdziemy tam, gdzie będą miejsca. Dobrze. Przygotujmy się. Najpierw to zjedz. Tak, odebrałem. To naprawdę proste, wspaniałe. Dzięki, do zobaczenia jutro. Chodźmy tędy. Niepotrzebnie pobrałeś pieniądze. Ja stawiam kolację. Nie ma mowy. Choć raz nie mogę cię zaprosić? Zawsze mnie gościsz w swoim domu. To co innego. Nie, dziś płacę ja.